Muzyka z oddali. Podcast o muzyce eksperymentalnej, improwizowanej i awangardowej. Prezentuje Grzegorz Tyszkiewicz. To tune the fiddle, listen carefully to the plucked notes on this record and try to match your strings exactly to this note. Here's the first or E string. Here's the second or A string. I'll lay a ring of roses down at your feet. We'll dance that dance down on Rampart Street. All right, it's the freight train. Dobry wieczór. Witam Was w 20. odcinku podcastu Muzyka z oddali. Dzisiaj opowiem o niezwykłym wydawnictwie, sklepie płytowym oraz twórcy tych projektów, Ronie Lensardzie. Jego sklep i wytwórnia płytowa nazywają się RR Records i są skrótem od nazwy sklepu, który Ron Lensard otworzył dokładnie na początku stycznia 40 lat temu, czyli w roku 1984. Otworzył ten sklep w miejscowości Lowell w stanie Massachusetts. Sklep nazywał się Ron Radicals Records. Ron Lensard od początku swojej działalności skupił się na muzyce nieobecnej wówczas w Stanach Zjednoczonych, czyli na japońskiej muzyce noise, na tym, co w Japonii na początku lat 80. wybuchło za sprawą takich artystów jak Merzbow Masona, Hanata Rush, Hijoki Yam i na przykład, nie wiem, MSBR. I w ciągu blisko 40 lat działalności jego wytwórnia wydała setki wydawnictw inspirowanych muzyką noise albo inspirowanych takimi dźwiękami, gdzie w punkcie wyjścia był noise, a później było dużo zabawy, kolażu dźwiękowego, eksperymentu, dziwactwa i niedokończonych opowieści dźwiękowych. Ron Lensard od początku działalności nie ograniczał się tylko do wydawania i promowania muzyki noise, ale także do wydawania płyt. I w tym roku 84 wydał pierwszą płytę, która wcale nie była płytą noise, ale tak jak powiedziałem, gdzieś tam w punkcie wyjścia miała bardzo dużo wspólnego z taką estetyką bruityzmu, z taką estetyką brudu, przypadkowych dźwięków, muzyki, która była imitowana przez urządzenia codziennego użytku. Tą płytą była płyta Eugene Chadburna z perkusistą Davidem Mossem i dwoma weteranami australijskiej sceny swobodnej improwizacji. Podkreślam, swobodnej improwizacji, a nie free jazzu, bo to jest, jak już wiecie z moich podcastów, coś zupełnie innego niż free jazz. Czyli Rickiem Rue, tworzącym takim manipulatorem taśmowym, tworzącym muzykę przy pomocy loopów kasetowych i skrzypkiem, Anglikiem, Johnem Rose,
ci dwaj ostatni panowie stworzyli w latach 70. jeden z pierwszych zespołów swobodnej improwizacji, chyba pierwszy nawet, w Australii, który nazywał się Machine for Making Sense. No i tam od tych lat 70. działali na scenie swobodnej improwizacji w Australii i w Wielkiej Brytanii. Ale bardzo ważna jest ta postać tego Eugene'a Chadbourne'a, ponieważ on pod koniec lat 70. założył taką swoją wytwórnię Parachutes, która była trochę takim odpowiednikiem tego, co robili ludzie z Machine for Making Sense, czyli była to swobodna improwizacja o takim niejazzowym idiomie i w jego wydawnictwie oprócz jego nagrań można było usłyszeć na przykład nieznanego wówczas saksofonistę z Nowego Jorku Johna Zorna, czy bardziej znanego już wówczas japońskiego trębacza Toshinori Kondo i całkiem znanego ze sceny FMP wiolonczelistę Tristana Honsingera. No więc taki był to nieoczywisty początek tego Rona Lensarda i wytwórni RRR Records, bo wcale wbrew takim obiegowym opiniom, które istnieją wśród zagorzałych zwolenników ekstremalnej elektroniki, RRR Records wcale nie zaczynało od noise'u, tylko zaczynało od czegoś takiego jak zwariowane country z rejonów południowo-wschodniej Australii, czyli country music from the Southern Australia, czyli muzyki improwizowanej i inspirowanej country, tak można powiedzieć, country. Lon Lensard nie ograniczał się jednak do takich nieoczywistych sytuacji, jeśli chodzi o content, jeśli chodzi o samą muzykę, ale również nadawał tym swoim wydawnictwom bardzo różne nazwy i umieszczał je w różnych kontekstach, nazwijmy to takich marketingowo-rynkowych. Co mam na myśli? Otóż w 90 roku on zaproponował czterem wykonawcom z różnych krajów na świecie, wśród których znaleźli się Caput Music z Holandii, Merzbow z Japonii, czy też Achim Wolschet, nagrywając jako Zboty z Niemiec, czy też Amerykanin Anthony Michael King, nagrywający jako AMK i znany z bardzo dobrego wydawnictwa Bonnet Production. On mu zaproponował udział w nowej serii Recycled Music. I w tej pierwszej serii, oprócz tych czterech artystów, którzy no, tak tworzyli już wówczas też taki rodzaj międzynarodówki, takiego jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli networkingu muzycznego, ponieważ wymieniali się gdzieś tam kasetami, wymieniali się nagraniami, każdy z nich tworzył jakieś swoje mikrolabele i mikrodystrybucje. On im zaproponował taki udział w takim projekcie. Projekt nazywał się, tak jak powiedziałem, Recycled Music i polegał na tym, że była to muzyka, która była, muzyka tych artystów, była nagrywana na gotowych kasetach magnetofonowych z muzyką pop i rock, które no, właściwie zostały wyłącznie oklejone taką taśmą samoprzylepną na grzbiecie i w środku zawierały jedynie taką ręczną wkładkę z napisaną nazwą artysty, napisaną ręcznie przez tego Rona Lensarda. Wyjątkowość tych kaset polegała i polega na tym, że w niektórych przypadkach oryginalny dźwięk nie został do końca wykasowany i na przykład na końcu zostawały jakieś dziwne nagrania pop, country czy rock. I to jest, może wydawać się w tej chwili trochę takim ekscentrycznym pomysłem, ale rezultat jest znakomity moim zdaniem. I mnie to bardzo przypomina kasety z lat 80., kiedy nie było czystych kaset, tylko nagrywaliśmy na kasetach typu Rodzina Poszeprzyńskich albo Pieśni Armii Ludowej, albo Pieśni Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze. I też gdzieś tam na końcu zostawały jakieś dziwne elementy niepożądane wówczas. Cały urok
tych kaset polegał na tym, i to jest coś, co jest mi bardzo bliskie do dzisiaj i za co po prostu kocham tego Rona Lansarda, to jest to, że cały urok, cały dowcip polegał na tym, że kasety były i są sprzedawane w cenie $4 za sztukę. Jest to, było to wtedy i teraz jest to robione po to, żeby zachęcić po prostu ludzi do zaryzykowania jak najmniejszego i zakupu muzyki artystów, o których mogli oni w ogóle wcześniej nie słyszeć. I ta seria ma w tej chwili moim zdaniem kilkadziesiąt tytułów. Cały czas się ukazują nowe kasety, a do tej pory zostali tam wydani tacy artyści jak na przykład John Oswald, Omid, Prurient, Das Synthetische Missgewerbe, Climax, Golden Twins, The Haters. Więc jeśli do tej pory wam te nazwiska nie były znane, to proponuję, żebyście sobie sprawdzili, bo to są naprawdę istotni artyści z punktu widzenia rozwoju muzyki elektronicznej, muzyki noise, muzyki plądrofonicznej, muzyki postindustrialnej, muzyki eksperymentalnej, muzyki elektronicznej. I w ogóle to jest taki niezwykły projekt tego Rona Lansarda, który został jednak przebity 5 lat później, kiedy utworzył taką serię Pure i sprzedawał tylko podobnych artystów, tylko że na płytach CD w jeszcze niższej cenie, mianowicie $3. I tutaj ukazały się naprawdę znakomite wydawnictwa z muzyką noise, z muzyką eksperymentalną, ale głównie z muzyką noise, takich artystów jak na przykład The Haters, Andy Blur, czyli Klnur, The New Blockaders, w końcu samego tego Emila Bülow, czyli to jest pseudonim artystyczny Rona Lansarda, gdzie on wydał takie 3 płyty takiej wafelkach, ja to mam, to jest znakomite, to jest w ogóle taka totalna prostota, gdzieś tam dorzucona do mojego zamówienia z końca lat 90. Po prostu to jest tylko okładka na ksero, w środku płyta albo CDR, to doskonale cały czas gra i to są 3 tytuły, jedna płyta dedykowana Masami Akicie, czyli Marsbow, druga Richardowi Rupenusowi, czyli twórcy zespołu New Blockaders i Bladder Flask, i trzecia płyta dedykowana Charliemu Wardowi, który jest też taką postacią trochę na wpoły nieistniejącą, trochę fejkową i bardzo również ważną w tej całej układance ronowych tutaj osobowości, o którym to powiem zaraz, jeśli nie zapomnę. Otóż w tej serii Pure ukazały się, tak jak powiedziałem, te nagrania tych artystów, także MSBR-a, Toy Bizarre, Thurstona Moore'a i super taka kompilacja Kill Japanese Music, gdzie Kill All Noise Japanese Artists, w którym ci artyści sceny noise byli przedstawiani w takich przekręconych nazwach jak Merzbo Wow albo Hiti Kidan albo Madonna zamiast Masonny, albo Aude zamiast Ob, albo Boring, 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 Boring. Proponuję posłuchać czegoś teraz. I'm
Dzięki, że zostaliście ze mną jeszcze dalej po wysłuchaniu tego fantastycznego utworu zespołu Due Process. Due Process to jest kolejny niezwykły projekt Lona Lansarda. Otóż on w latach 90., w latach 80. jeszcze miał taki swój show w programie jednej ze studenckich rozgłośni w Bostonie. I cały pomysł tej audycji polegał na tym, że w każdy wtorek spotykali się w studio różni muzycy, jego znajomi, którzy dogrywali instrumenty albo też manipulowali kasetami, płytami, czy też prostymi urządzeniami elektronicznymi do przygotowanych podkładów, które specjalnie dla celów tej audycji były przygotowywane przez takich, można powiedzieć, uznanych artystów, jak na przykład Cranioclast, jak na przykład New Blockaders, jak na przykład Ob, lub mniej znanych, jak na przykład Agog, ale też na przykład często znajdowały się tam jakieś takie plądrofoniczne nagrania heavy metalowe typu na przykład AC/DC czy nagrania muzyki pop. I to wszystko to dało początek takiemu zespołowi, który się nazywał Due Process, w którym po pewnym czasie główne skrzypce grało czterech elektronicznych manipulatorów. Czyli oprócz samego Rona Lansarda także John Wiggins, Thomas DiMuzio, bardzo ważna postać, jeśli chodzi o muzykę elektroniczną na wielu poziomach. Nagrywał z Chrisem Cutlerem, później nagrywał z Donem Burke zespołu Illusion of Safety, nagrywał później solowe płyty właśnie też w Recommended Records i nagrał też płytę winylową w Polsce w Monotype razem z Anną Curtisem z zespołu Reynolds. Zarzucam was tymi nazwami wszystkimi, ale zapewniam, że za tym wszystkim stoi kawał świetnej i zwariowanej muzyki i Ron Lansard jest doskonale bawiącym się w tej chwili starszym panem, który ciągle tryska pomysłami i oprócz tych serii, wydaje też płyty regularne. Wydaje na przykład takie płyty z dźwiękową mapą Stanów Zjednoczonych, takie boksy, które objęły do tej pory takie regiony jak Kalifornia, 10-płytowy znakomity boks, Texas, Michigan, Portland, czy też Nowa Anglia, czyli regiony, a nie tylko Stany. To, co jest jeszcze ważne i to, co chciałem podkreślić, jeśli chodzi o ten aspekt wydawniczy Rona Lansarda, to jest też to, że te płyty były, już teraz tak nie są, wydawane również w taki kolekcjonerski, fajny sposób. Na przykład 10-calowy zestaw winylowy zespołu Chop Shop
został zapieczętowany między dwiema stalowymi płytami o wymiarach właśnie 10 na 10 cali, a na przykład, nie wiem, płyta God Bless America, czyli taki potrójny winyl z kompilacją amerykańskiej muzyki eksperymentalnej, noise, został zapakowany w amerykańską flagę. No i tak to wszystko wyglądało od strony wydawniczej, a jeszcze jedną ważną rzeczą jest to, że w tym sklepie Ron Lensart, w tym swoim sklepie, on pod koniec lat 90. robił koncerty. I to też jest coś, co jest mi bardzo bliskie i jest fajne. I chciałbym, żeby takie coś było na przykład w Polsce. Parę razy udało się zrobić albo uczestniczyć mi w takich koncertach, na przykład tutaj u mnie na dole mam sklep płytowy, gdzie kiedyś udało mi się namówić właściciela na zrobienie koncertu Marka Pośpieszalskiego i Niny Dehany, kontrabasistki szwedzkiej. Ale widzę, że już jeszcze jest jeden sklep w Warszawie, który podobne tematy podchwytuje. Natomiast ten RRR Records jest przez to niezwykły, że też jest bardzo spójny, jeśli chodzi o artystów, których zapraszał wtedy do sklepów. Otóż wtedy na przykład, nie wiem, grał w tym sklepie jako jeden z pierwszych koncertów, zagrał na przykład Prurient. Każdy z wykonawców w tamtym czasie dostawał też stałe wynagrodzenie $20. I znowu ta seria koncertów, którą Lensart nazwał 2 o'clock matini, ona została no właśnie taką została też flagową imprezą, flagowym wydarzeniem tego sklepu. I pomimo tego, że te koncerty nigdy nie były specjalnie reklamowane ani promowane, to każdy przyciągał zawsze sporą publiczność i był nagrywany przez Rona. No i wydawany, albo przynajmniej umieszczany później w internecie. Tak jak powiedziałem, jest to wyjątkowa postać i myślę, że gdyby nie to, co zrobił Ron Lensart, myślę, że to jest też kolejna taka osoba, która jest ojcem chrzestnym dosłownie tego, że w tej chwili macie coś takiego jak Bocian Records. Ja pamiętam, że się z nim po prostu gremialnie, po prostu masowo, hurtowo wymieniałem płytami pod koniec lat 90. Część z tych płyt później sprzedawałem. Wychodziły pierwsze płyty Bocian. On dystrybuował pierwsze płyty Bocian. Ja miałem też masę płyt od niego. No i to wszystko da się właściwie sprowadzić do takiego jednego stwierdzenia, że muzyka noise naprawdę potrafi być fajną rozrywką i można świetnie spędzić czas jej słuchając. Ja bardzo lubię ten element zabawowy w noise, to głównie za sprawą właśnie Rona Lensarta. Dziękuję Wam za uwagę.